Dzień dobry, Patryk Palus, Portal Wirtualne Media. Witam serdecznie na debacie subskrypcje, trend czy strategia. Zaproszenie do naszego panelu przyjęli pan Michał Brański, Chief Strategy Officer Wirtualnej Polsce Holding oraz prezes Audioteka Group. Pani Danuta Breguła, ekspertka Media Development Investment Fund i Head of Digital User Market Senate w Linear International. Pani Krystyna Libicka, szefowa subskrypcji w Tok FM. Pan Paweł Nowacki, konsultant Izby Wydawców Prasy oraz pan Maksymilian Salski, Head of Digital Subscription w Gazecie Wyborczej. Dzień dobry. Subskrypcje. Pojęcie subskrypcji jest znane od wieków, ale to właśnie w ostatnich latach wydaje się, że ta forma świadczenia usług zyskała największy rozgłos dzięki temu, że w tym modelu kupujemy serwisy streamingowe z serialami, filmami, muzyką, ale kupujemy również dostęp do treści wydawców prasowych, wydawców internetowych. I to właśnie w tym roku mija 10 lat od tego, jak Gazeta Wyborcza uruchomiła prenumeratę cyfrową. Wtedy, jak pisano, by sprostać wymaganiom i dostarczać dziennikarstwo najwyższej jakości, wprowadzono te opłaty za treści, podobnie jak zrobiło to wiele poważnych gazet na całym świecie. Na jakim etapie rozwoju tego modelu subskrypcji jesteście dzisiaj po tych 10 latach, panie Maksymilianie? Myślę, że po tych 10 latach mogę powiedzieć, że Wyborcza jest już dojrzałym modelem subskrypcyjnym i medium subskrypcyjnym, które ten model biznesowy prowadzi. I że po tych 10 latach mamy 300 tysięcy subskrybentów. Ten model prowadzimy, w zasadzie ten model sam nie zmienił się, ponieważ prowadzimy model hybrydowy oparty na połączeniu metrowanego paywalla i paywalla premium, czyli część treści jest dostępna w określonym limicie dostępu do treści, a część jest zupełnie zamknięta. No i z biegiem lat jakby skupiamy się na trochę innych rzeczach. Na samym początku była to bardzo mocny fokus na akwizycji i na wzroście bazy. Teraz bardziej skupiamy się na utrzymaniu użytkowników i na tym, żeby jak najlepiej monetyzować tę część, która jest aktywna. To znaczy, że ta baza, bo ta liczba subskrybentów oscyluje w ostatnich latach wokół 300 tysięcy, nie da się już jej zwiększyć, czy nie macie inne cele, tak jak pan mówił? Da się ją zwiększyć, to na pewno, natomiast w tej chwili skupiamy się na tym, aby z tych subskrybentów, których mamy, osiągać większe wpływy do budżetu i to nam się rok do roku udaje, natomiast na drugą nogę działamy w celu zwiększenia tej bazy. To też wiąże się z chociażby rozbudową oferty treści, jaką wyborcza.pl posiada i chociażby dzisiaj wyszła informacja o zespole wzrostu, nowo powołanym takim multidyscyplinarnym zespole wzrostu w Gazecie Wyborczej, a raczej wyborczej.pl, która będzie również odpowiadała za wdrażanie, a raczej za podejmowanie decyzji o jaką treść rozwijać, żeby lepiej pozyskiwać, ale też lepiej utrzymywać tych subskrybentów, ale tak bardzo mocno skupione w obrębie treści, która ma powstawać. Pani Krystyno, państwo również oferują dostęp subskrypcyjny do podcastów, do audycji Radia Tok FM. Jak wygląda ten model? Jak wielu użytkowników z niego korzysta? Pierwsze aplikacje Tok FM z ofertą subskrypcyjną też się u nas pojawiła w 2014 roku, więc właśnie sobie uświadomiłam, że też mamy 10 lat subskrypcji. W kolejnym roku dołożyliśmy też ofertę do kupienia przez stronę www. Na początku to były tylko ketchupy z radia, czyli audycje z anteny pocięte, wrzucone do aplikacji na stronę. Jak zaczynałam pracę w Tok FM w 2018 roku, było około 10 tysięcy subskrybentów. Teraz mamy... Powoli budowaliśmy zespół subskrypcyjny, kompetencje, narzędzia. Teraz mamy około 40 tysięcy i plany na więcej. Z tym, że też się bardzo zmieniła nasza oferta, bo oprócz tych audycji z radia w formie podcastów, które nadal są tak jakby korem naszego brandu, to produkujemy też dużo podcastów
cyklicznych produkujemy seriale podcastowe, które są bardzo dobrze słuchane, zdobywają nagrody takie jak Grand Press Podcast Roku i inne. Mamy też podcasty gościnne i partnerskie i jeszcze bardzo unikalną ofertę streamingu radia bez reklam. I tutaj mam przyzwolenie pana prowadzącego. Jeśli państwo chcieliby się zapoznać z ofertą, zwłaszcza treściowo, bo to już jest nie tylko polityka i tym podobne rzeczy, Tok FM, to przygotowałam dla was vouchery z kodem na darmowy dostęp. Są tam z tyłu na stolikach i mam je ze sobą. Dziękuję. Zapraszamy. Audioteka Group, która jest już częścią holdingu Wirtualnej Polski, oferuje oczywiście dostęp do treści jako Audioteka Klub, ale w ramach spółki działa też pilot WP, więc dwie różne działalności. Jak wygląda u was ten model subskrypcyjny, panie Michale? No jesteśmy wciąż na ścieżce wzrostów. Ponad 300 tysięcy subskrybentów, takich faktycznie płacących, czyli wykluczam z tego równania triale. Są to różne geografie, ale Polska jest tutaj, stanowi o większości tej liczby subskrybentów. Rośniemy, ale nie jest to, ale szukamy sposobów na wyjście w obu produktach, zarówno w pilocie, jak i w audiotece, poza przebicie jakichś sufitów. Jeśli chodzi o pilot, musimy w ogóle wprowadzić, dokonać wyłomu, włamać się do głów konsumentów i pokazać im, że jest coś takiego jak czysto wirtualna kablówka. A w przypadku audioteki patrzymy, jak zasypać tę przepaść pomiędzy tym, ile osób słucha audiobooków, a ile osób ogląda seriale, bo w moim odczuciu audiobookom na odpowiednio podanym bliżej jest do seriali nawet niż do czytania książek. No i zastanawiamy się, jak to jest, że w zasadzie cała populacja Polaków ogląda seriale, a tylko tyle osób słucha audiobooków, bo cały rynek audiobookowy w Polsce to jest pewnie około 450 tysięcy regularnie płacących, słuchających. No i wydaje mi się, i szukamy tej formuły, bo wydaje mi się, że sufit jest, może być o wiele wyżej, jeśli w ogóle przedefiniujemy kategorię. No bo wszyscy podniesiecie tu rękę, gdy zapytam się was, czy oglądacie seriale, albo prawie że wszyscy, ale czy słuchacie audiobooki, no pewnie trzy ręce się wyrwą do góry. No właśnie. Jeśli nam się to uda, to przysłowiowe sky is the limit. Właśnie, ale to 300 tysięcy płacących, mówimy w ogóle o obu produktach? Tak. W różnych geografiach, ale z dominacją Polski, z taką istotną dominacją Polski. Panie Pawle, jak w ogóle patrzy, jest pan konsultantem, obserwuje pan cały rynek płatnych subskrypcji u różnych wydawców w Polsce. Jak patrząc na ten rynek, jak pan postrzega to i jak wygląda dzisiaj obecność modeli subskrypcyjnych u wydawców? Jesteśmy na początku drogi. Najpierw jedno sprostowanie. 10 lat od Gazety Wyborczej, tak, rozumiem, polski rynek jest... Sprostowanie, nie 10, tylko 12. W 2014 Wyborcza zaczęła samodzielnie. W 2012 był pierwszy projekt subskrypcyjny, w którym było 5 wydawców, m.in. Publiczna Radio Polska Presa, w którym wtedy byłem odpowiedzialny za subskrypcję, więc zachowam się jak fact-checker 12 lat. Więc fact-checking ma wielką przyszłość, o tym dzisiaj była mowa na tej scenie. Co do tego, co brzmi w pytaniu. Jesteśmy na początku drogi, dlatego że uważam, że jeszcze więcej podmiotów będzie te subskrypcje wprowadzać. Po drugie, jeżeli chodzi o kompetencje, umiejętności, technologie, ciągle jeszcze jest bardzo wiele do zrobienia, szczególnie w kwestii mentalności i takich umiejętności biznesowych. Tak mogę powiedzieć, że pracując na przykład z lokalnymi wydawcami w ramach projektów grantowych, tam są zupełnie inne problemy. Ale to nie chodzi tylko o złamanie mentalności, ale chodzi również o brak takich kompetencji, jak tę subskrypcję tak naprawdę wprowadzać. Prosty przykład, jeden z serwisów lokalnych, powiedzmy powiat mniej więcej 70 tysięcy mieszkańców, ma subskrypcję, oczywiście nie mogę się dzielić informacjami szczegółowymi, ile oni sprzedają, ale sprzedają te subskrypcje, głównie miesięczne, ale również roczne. Po zmianie jednego tylko czynnika na platformie CMS-owej, która nie należy do nich, tylko są po prostu klientami jednego z komercyjnych rozwiązań, natychmiast w ciągu kilku dni liczba zamykanych transakcji zwiększyła się o 30%. Więc tych potencjałów na różnym poziomie szczegółowym czy ogólnym, rynkowym, uważam, jest bardzo dużo i ciągle jeszcze jesteśmy na etapie, gdzie wielu wydawców
będzie sobie zadawać pytanie, czy ja w ogóle powinienem tę subskrypcję robić, czy ja mam taki content. Moja odpowiedź brzmi, ogólnie dla całego rynku bardzo wielu wydawców subskrypcję mieć będzie, ale nie będzie to ich jedyne źródło przychodu. Pani Danuto, właśnie, czy to jest tak, że patrząc, bo działa Pani też, obserwuje Pani rynki całej Europy, jak czy rzeczywiście Polska jest dopiero na początku tej drogi? Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, witajcie wszyscy, ze względu na to, że skoro nam się już tak wzięło na wspominki, ja zajmowałam się między innymi przygotowaniem założeń biznesowych i fundamentów tej transformacji cyfrowej, która zaszła w Wyborczej i która była tym laboratorium, powiedzmy, dla różnych polskich grup medialnych. I z tej perspektywy to definiuje większość mojego życia zawodowego jak do tej pory, więc trudno mi to uznać za sam początek. Mogę powiedzieć, że według mnie jest tak, jak Paweł wspomniał, wielu wydawców jeszcze się na to nie zdecydowało z różnych względów, które albo dopiero teraz o tym myśli na serio, z różnych względów nie dla każdego jest też to recepta i chciałabym, żeby też to tutaj wybrzmiało. Natomiast uważam, że dobrze wypozycjonowane polskie marki medialne, te, które rosną w tej chwili zarówno jeżeli chodzi o subskrybentów, jak i przychody pochodzące z nich, być może dotykają już takiego pułapu, które jest naturalnym sufitem dla takiego produktu, jakie w tej chwili oferują ludziom. To nie znaczy, że przy zmienionych treściach, przy zmienionych user experience, przy zmienionym trochę też spojrzeniu na to, jakim potrzebom użytkowników dane medium chce służyć, nie da się rozwijać tych mediów. Jednakże z mojej perspektywy większość z nich funkcjonuje mniej lub bardziej tak, jak w momencie, kiedy wprowadzało te modele. I teraz jest taki właśnie duży moment, sprawdzam dla rynku. Polska jest jeszcze w tym ciekawym momencie, że zmieniła nam się zasadniczo sytuacja polityczna i naturalnie niektóre marki, które się pozycjonowały w ten, a nie inny sposób wobec sytuacji politycznej, muszą przejść swego rodzaju pozycjonowanie. Poza tym świat nie stoi w miejscu. Użytkownicy, nie tylko młodzi użytkownicy, którymi się zajmuję na co dzień, ale w ogóle użytkownicy inaczej korzystają z mediów niż te 10 lat temu, niż 5 lat temu nawet, niż przed pandemią zdecydowanie. I to wymaga po prostu trochę innych działań niż te, które były skuteczne kilka lat wcześniej. Jeżeli chodzi o Europę, mogłabym powiedzieć, że tak, to dotyczy też takich silnych marek medialnych europejskich. One wszystkie dochodzą do takiego momentu, gdzie ich wzrost jest cały czas, wynika z takiej grupy silnych użytkowników, silnie zaangażowanych użytkowników, którzy mają historię z daną marką 5, 10, 20, 30 lat. W niektórych krajach, wiadomo, szczególnie niemieckojęzycznych czy Wielkiej Brytanii, mówimy tu o wielopokoleniowych związkach rodzinnych z daną marką. Natomiast tutaj wielki znak zapytania jest do wszystkich mediów taki, czy będą w stanie sięgać po użytkowników nowych, które i przekonywać do siebie ludzi, którzy wcześniej tych historii z marką nie mieli. No właśnie. Tak? Ja bym chciał jeszcze jedną rzecz do tego dodać, że będzie jeszcze jeden element, który może determinować to, czy i jak na rynku polskich mediów będzie wyglądał ten krajobraz modelu subskrypcyjnego, ponieważ wystarczy, że niektóre serwisy już to dostrzegają, spadać będą przychody z reklam, nie wiem, chociażby z obszaru programatycznego. Te serwisy staną przed taką decyzją, jak w jaki sposób utworzyć sobie właśnie, w jaki sposób zdywersyfikować sobie przychód i pewnie dla niektórych odpowiedzią na to będzie właśnie model subskrypcyjny. No właśnie, czy Panie Pawle, czy faktycznie subskrypcje są rozwiązaniem i dla dużych graczy, i dla graczy lokalnych, i dla serwisów specjalistycznych? Moja odpowiedź brzmi tak, ponieważ moja historia dowodzi, że ja już pracowałem zarówno dla serwisów ogólnopolskich, specjalistycznych, lokalnych, więc wszyscy te kategorie się tu łapią. Natomiast zwracam uwagę na to, co tu kolega powiedział, jakby chodząc głębiej, że za mało wydawcy wiedzą o swoich odbiorcach, za mało inwestują w zrozumienie potrzeb, jeżeli chodzi o treści. I co drugi punkt, który bardzo mocno też podkreślam często, dając temu wyraz publicznie, produkują za dużo treści. Jest tej treści tyle, że nie jesteśmy w stanie wszyscy tego przeczytać.
W związku z czym odbiorca, tutaj dobry przykład to są serwisy lokalne, wtedy kiedy musi się kontaktować z tego typu treścią, chce wiedzieć za co płaci. Czyli jeżeli na przykład mamy jednego z wydawców lokalnych, który mówi, ja mam prostą strategię, 70% treści premium z tygodnika lokalnego oraz specjalnie tworzonych do internetu mam za paywallem, 30% newsów lokalnych, nie ogólnopolskich, że burza była na drugim końcu Polski, mam otwartych. Dzięki temu pozyskuję taki ruch, żeby ten lejek sprzedażowy był coraz bardziej większy i coraz skuteczniejszy. Także wydaje mi się, że na te dwa trendy należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ wiele z podmiotów bardzo mało wie o swoich odbiorcach, żeby móc w ogóle wystartować z subskrypcją. No właśnie, bo też, no tak, bo była mowa o pozyskiwaniu nowych odbiorców. Z ostatniego raportu Reuters Institute for the Study of Journalism wynika, że Polska ma najwyższy spośród 20 badanych krajów odsetek osób, które płacą za swoją subskrypcję mniej niż wynosi jej cena regularna. Czyli to jest tak, że cały czas wydawcy kuszą przede wszystkim obniżkami. Jak to wygląda w przypadku Gazety Wyborczej? Bo też macie promocyjny dostęp, że za pierwszy rok zapłaci się 189 zł, a dopiero później wchodzi cena 432, więc jest to ponad połowę mniej ta promocja. Tak, jest to jakby świadome działanie biznesowe, które ma na celu, no bo też ta oferta, o której wspomniałeś, jest skierowana do zupełnie nowych prenumeratorów i prenumeratorek. No i założenie jakby tej strategii opiera się na tym, że najpierw, żeby użytkownik, użytkowniczka decydując się na taką ofertę, żebyśmy my mieli jako medium więcej czasu, żeby ją, taką osobę zaangażować, wciągnąć bardziej w produkt, wciągnąć bardziej w treści i ostatecznie przekonać ją naszą jakością, naszym produktem do tego, żeby zostali na dłużej, żeby płacili tę pełną cenę. Jak to wygląda w przypadku Radia Tok FM, jeśli chodzi o promocję? Tak, my też mamy różne oferty cenowe do różnych grup odbiorców. I tak, mamy bardzo często oferty promocyjne. Dlaczego? Z bardzo prostego powodu, bo to działa. Obniżamy próg wejścia, to działa, to sprzedaje. Ja wcześniej pracowałam w e-commerce i w pewnym momencie, jak przyszłam do subskrypcji, chciałam spróbować takiego klasycznego zabiegu promocyjnego, promocji na Black Friday. Zadziałało. I każdy kolejny lok coraz lepiej działa. A czy w audiotece również te promocje działają? Bo tam widziałem, że plan, rzeczywiście plan optymalny jest w cenie planu minimalnego, więc też oferujecie promocje. Tak, na pewno, ale byłbym jak echo i w zasadzie za rozmówcami powtórzyłbym to, że ma to sens w przypadku nowych użytkowników w jakichś tam ograniczonych okresach. Nie ma w tym wielkiego... Wszyscy musimy tak działać i chyba jest to już ogólnie przyjęte. No właśnie, pani Danuto, bo czy rzeczywiście marketing skupiający się na obniżkach to jest to, na co powinni stawiać wydawcy, czy powinni szukać innych możliwości? Nie powinien być to core marketingu marek, natomiast jest to najłatwiejsza rzecz, stąd wielu wydawców po prostu nie szuka dalej, z dużą szkodą dla całego środowiska. No, to jest taka samo spełniająca się przepowiednia, czy tam maszyn domino, które się uruchamia, w zasadzie wszędzie są obniżki i użytkownik nie spodziewa się już niczego innego. Obniżki, czy właściwie oferty wejścia, tak jak o tym powiedziałaś, wejścia dla nowych użytkowników, to jest to tak, ja ich nie traktuję zasadniczo jako obniżek. To są po prostu ceny tych wypróbowania czegoś, tak? I póki tak to działa, jest to uzasadnione. Natomiast niekończąca się spirala obniżek cen powoduje, że użytkownicy w Polsce nie mają zielonego pojęcia, ile warte są tak naprawdę ich subskrypcje i co jest obniżką, co jest podwyżką, ile to właściwie powinno kosztować. I niestety odbywa się to kosztem opowiadania o, użyję tego klasyka marketingowego, czym jest ta propozycja wartości, to value proposition tego, co oferujemy. I niestety to powoduje, że taki marketing działa tylko do przekonanych, dla których tylko cena jest już ostatnią przeszkodą. Taki marketing nie zadziała na kogoś,
kogo ten produkt nie przekonuje. Jeżeli Państwo nie są zainteresowani żadną produkcją, która w tej chwili wchodzi na przykład na platformę streamingową, to nie ma to znaczenia, czy to jest 5 zł, czy 50 zł, bo tam nie ma tego, co chcecie zobaczyć. Więc w tym sensie skupianie się na agresywnej polityce cenowej jako głównym narzędziu sprzedaży subskrypcji jest błędem. Jeżeli jest taktyką wspierającą, cokolwiek działa, tak jak powiedziała Krysia, jest absolutnie uzasadnione. Pani Krystyna? To tutaj chciałabym dodać, że jedną sprawą jest pozyskanie subskrybentów, a kolejną wielką sztuką jest ich utrzymanie. I tutaj właśnie już wchodzi kwestia tego, tak jak mówiłaś, value proposition, utrzymania użytkowników i budowania jego zaangażowania. I to już jest cała, bym powiedziała, dziedzina wręcz wiedzy. I my patrzymy na wiele różnych wskaźników. Mam nawet zbudowane modele predykcyjne propensity to churn. Bardzo patrzymy na czas słuchania i on jest dość wysoki wśród naszych płacących subskrybentów. To jest około 30 godzin miesięcznie w aplikacji mobilnej. To jest, słuchajcie, godzina dziennie, a to jest średnia, są tacy, co więcej nas słuchają. I też dbamy o to zaangażowanie, żeby tych użytkownikom pokazywać nowe treści, zachęcać ich. Tutaj nam się sprawdzają i newslettery, i pushe, i różnego rodzaju kampanie takie polecające treści. Tutaj mogę się przyznać, że newslettery i pushe są całkiem skuteczne, jeśli weźmiemy pod uwagę współczynnik konwersji z przeklików na odsłuch jest całkiem wysoki. A jak wielu macie użytkowników, którzy są z wami rok, wiele lat, jak to wygląda? Dużą część mamy wieloletnich. I też takie ciekawe zjawisko występuje, zwłaszcza też w okresach promocyjnych, że oni sobie kupują na zapas. Mamy użytkowników, którzy sobie kupili na 2-3 lata w przód subskrypcję. No podejrzewam, że w Gazecie Wyborczej też kupują na zapas. Jak staracie się utrzymać użytkowników? No tutaj w zasadzie też musiałbym powtórzyć, Krystyną, ponieważ jest to szereg najróżniejszych działań, które składają się na komunikację do czytelników i czytelniczek. Nie wchodząc za bardzo w szczegóły, ale są to rzeczy, są to działania oparte na segmentach użytkownikach, na to, jak oni przychodzą na serwis, w jaki sposób konsumują treści, jakie treści czytają, tudzież słuchają i później na podstawie tego kierowanie takich już bardziej personalizowanych per segment działań, żeby jak najczęściej przychodzili, jak najwięcej czytali, jak najdłużej byli na serwisie. Jak to wygląda w przypadku Audioteki Group, czyli Audioteki, pilota WP, jak otrzymujecie użytkowników, panie Michale? Całym wachlarzem działań antyczernowych, ale główną rolę odgrywa content. Dlatego też przesuwamy część naszej uwagi, dużą część naszej uwagi w stronę produkcji seriali, czy to na kanwach książek, czy to seriali oryginalnych, bo one podawane w odpowiedniej tam rytmice wydłużają czas. Chociażby taki na początku trwania w usłudze. Ktoś nie kończy książki, nie wypina się z subskrypcji, tylko jest z nami na przykład długie tygodnie. Właśnie wczoraj premierowaliśmy 10. odcinek audioserialu, który jest chyba topową w historii, miał największą słuchalność, czy też drugą największą słuchalność. No i ci wszyscy użytkownicy, którzy wsiąkli w ten akurat serial, wykazują znacznie lepsze parametry czernowe niż cała pozostała populacja, więc widzimy w tych audioserialach robionych często, tak jak mówię, na kanwie książek, w porozumieniu z wydawcami, często wspólnie łożymy pieniądze na te superprodukcje, które mają tam kilkadziesiąt głosów, których produkcja trwa do pół roku, ale w tym upatrujemy szansy, to jest nasze takie dzisiaj, bo wszystko inne to są newslettery, pusze, systemy rekomendacji, czy to pisane samodzielnie, czy czerpane z rynku. No to już są takie no-brainery oczywiste. No. To są takie narzędzia, ale tak naprawdę to treść jest treść tym, co sprawia i to tą treścią się komunikujemy, a to są tylko kanały komunikacji, narzędzia będą się komodytyzować. Te techniki tak samo, ta wiedza przepływa pomiędzy organizacjami. Na końcu po prostu musimy być intensywniejsi, agresywniejsi, bardziej pokazywać więcej fajniejszych treści, od których trudno się oderwać.
takie proste. No. No właśnie, content is the king. Natomiast te audioseriale, jak często udostępniacie odcinki? W jakich odstępach czasowych? No moją ambicją byłoby zrobić tak, żeby codziennie wchodził jeden odcinek jakiegoś serialu i mieć ich kilkadziesiąt w roku. No jesteśmy na poziomie dolnych, tam myślę, że z 25 produkcji mamy takich w roku. Chciałbym, żeby było ich dwa razy tyle. I na przykład odcinek jest co tydzień, tak, żeby utrzymać... Odcinek danego serialu jest co tydzień. Zazwyczaj taki odcinek starcza ci na drogę do biura i z biura. Czyli cię tak zaspokaja w ciągu, ten twój robi ci dzień, prawda? No i fajnie, gdybyś przeskakiwał z jednej do drugiej takiej produkcji. To jest o wiele przystępniejsze niż audiobook, bo audiobook jest często, no książka jest pisana z inną myślą niż słuchacz. Tak, my bardziej dzisiaj przekierowujemy uwagę w stronę robienia teatru bardziej, słuchowisk i teatru. No właśnie, pani Krystyna, państwo też mają no, podcasty, więc czy też pewnie seriale, tak. Więc też podobne doświadczenia. Seriale publikujemy w bardzo różnych modelach, zarówno tak, że jeden odcinek na tydzień, czasem w modelu Netflixowym, czyli całość na raz. Często też publikujemy w takim modelu pierwsze dwa odcinki. Pierwszy jest za darmo, a drugi jest już, żeby użytkownicy sobie posłuchali, żeby było to sprawdzić, że to jest dla nich ciekawe, a drugi już jest za paywallem. Czy mogę jeszcze nawiązać chwilę do treści i do troszkę tego panelu, co był wcześniej, o tym, które wiadomości, newsy są wiarygodne. To tylko chciałam powiedzieć, że Tok FM jest brandem, który się cieszy dużym zaufaniem słuchaczy radia i jego użytkowników. I jak pytamy naszych subskrybentów, dlaczego kupują subskrypcję, no to właśnie wskazują takie dwa powody. Pierwszy, treści, że to ich przekonuje dostęp do wartościowych treści, dziennikarstwo jakościowe. I oni mają swoich ulubionych, prowadzących audycje, podcasty, nawet gości i wskazują, że dlatego, że mogą tego właśnie słuchać, to są w stanie kupić subskrypcję, a drugi powód jest już wygoda korzystania, to jest związane z aplikacją mobilną. Panie Pawle, no właśnie, bo wydawcy, czy specjalistyczni, czy lokalni, stawiający na newsy raczej nie oferują audioseriali, to w ich przypadku, co należy zrobić, żeby utrzymać tych subskrybentów? Co im oferować? Wszystko to, co koleżanki i koledzy mówili, to jest określane słowem zaangażowanie. Czyli mówimy o sytuacji, w której wydawcy lokalni, czy specjalistyczni, czy inni, z którymi miałem przyjemność pracować, muszą w którymś momencie zacząć skupiać się na tym, żeby zaangażować tego użytkownika i to jest na poziomie takim, że bardziej promuje się na przykład sprzedaż subskrypcji rocznej, bo jest wtedy czas, żeby nauczyć tego użytkownika tego kontentu. Są takie dość słynne badania, które INMA prowadziła, gdzie tam wychodziło, że średnio po 66 dniach użytkownik jest przekonany i wtedy ten churn zaczyna dość raptownie spadać, więc nie subskrypcje miesięczne i nie tym bardziej, jak ostatnio usłyszałem, jednorazowe płatności. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi już o taką konkretną odpowiedź, to można powiedzieć, że na poziomie na przykład lokalnym to jest to tak zwana unikalna dziennikarska treść, czyli odwołując się do tego, o czym dziś była mowa, na pewno nie sztuczna inteligencja nie pójdzie do tego przysłowiowego burmistrza i nie zada mu trudnego pytania. Ja się ostatnio posługuję bardzo często takim przykładem z Dolnego Śląska, wydawcy Doba, który opowiadał na jednej z konferencji w Krakowie, na której byłem, taki case przed wyborami samorządowymi, że wyłączyli na stronie internetowej możliwość kupowania ogłoszeń kandydatów na radnych przez Google'a i niektórych, że tak powiem, ogłoszeń nie było. Część kandydatów promowało na Facebooku swoje spotkania, no i mówi, że zdarzyła się taka sytuacja, że zadzwonił do niego jakiś kandydat i powiedział, no ale nie było was na mojej imprezie, na moim spotkaniu i relacjonowaliście. Na co właściciel tego serwisu powiedział, no to skoro kupiliście kampanię na Facebooku, to poproście dziennikarza Facebooka, żeby wam to zrelacjonował. Więc trochę mówimy o sytuacji, w której dzisiaj platformy cyfrowe, notabene dla przypomnienia, dzisiaj się toczy w Sejmowej Komisji bardzo ważna debata na temat relacji między Googlem, Metą i paroma jeszcze innymi podmiotami, a wydawcami, jeśli chodzi o licencjonowanie treści. Platformy cyfrowe mają zupełnie inne cele biznesowe i trochę inaczej działają, a wydawcy mają możliwość docierania do swoich odbiorców między innymi za pomocą jakościowego kontentu i zaangażowanie
to jest ten moment, w którym możemy mówić o tym, że ci użytkownicy będą gotowi do płacenia za treści. Oczywiście w różnych modelach, bo to może być również membership czy crowdfunding. Ostatnio ruszył kilka tygodni temu tygodnik podhalański. Dość szybko zebrał kilkadziesiąt patronów. Zawsze dla takiej lokalnej redakcji kilka tysięcy złotych miesięcznie to jest bardzo duży zastrzyk finansowy. No właśnie, bo TOK FM ma klasyczną ofertę subskrypcyjną, ale na przykład Radio 357 czy Radio Nowy Świat działają w innym modelu, opierając się na patronach. Jak pani Krystyno, pani patrzy na tamten model? To są dwa równoległe modele i obydwa są zasadne. Są też inne przykłady mediów korzystających z datków chociażby z rynku polskiego, chociażby Okopres. Wśród naszych użytkowników mamy też takich, którzy są skłonni płacić więcej, bo chcą wspierać to swoje ulubione radio w jakikolwiek sposób. I będziemy pracować nad tym. Jednocześnie też mamy fundację TOK FM i jest troszkę planów na rozwój w tym kierunku. No właśnie, bo też macie ofertę agregacyjną razem z Gazetą tak. Wyborczą. Może do Maksymiliana w takim razie, jak to wygląda, czy też przyszłością, bo tutaj na jednym z poprzednich paneli była też mowa o agregacji serwisów streamingowych, czy też dla mediów agregacja jest, dla mediów informacyjnych jest też jakimś modelem, w którym takim trendem nowym? Nie jest oferty, czy łączenie ofert, czy oferty bundlowe nie są niczym nowym. One mogą na różnych, że tak powiem, przekrojach się wydarzać. Przykładem jest New York Times, który ma oferty bundlowe, ale wokół swoich produktów, czyli ma, nie wiem, cooking, parenting, krzyżówki i swoją taką główną aplikację, czy Dietetic i je sprzedaje w różnych pakietach, ale robi to w ramach jakby tych swoich wewnętrznych aplikacji, swojego wewnętrznego contentu. Innym przykładem są takie bundle i takim przykładem jest też oferta wspólna TOK-u i Wyborczej, gdzie no jesteśmy w jednej spółce, ale jednocześnie jesteśmy dwiema różnymi markami, ale tworzymy wspólną ofertę, żeby przekonać większą liczbę użytkowników do tego, aby z niej skorzystali. I myślę, że to jest... Wielu użytkowników chce z niej skorzystać? Jaki to jest procent? Nie powiem z głowy, jaki to jest procent, szczerze mówiąc. Jesteśmy zadowoleni z tego działania, natomiast jesteśmy też cały czas jakby na etapie optymalizowania tego. Natomiast ja uważam, że jakąś przyszłością w kontekście bundli będzie nie tylko łączenie subskrypcji na takim poziomie przykładowo TOK z Wyborczą, ale takich agregatów subskrypcji, które będą dawały dostęp do różnych usług, żeby w ramach jednej subskrypcji, jednego jakiegoś wydatku, kosztu miesięcznego, rocznego, użytkownik mógł mieć dostęp do kategorii rozrywki w stylu streaming, kategorii powiedzmy edukacji i newsów typu Wyborcza i jeszcze jakiegoś rodzaju usługi, która będzie się opierała na tej subskrypcji, bo to jakby zabezpiecza użytkownikowi kilka potrzeb naraz, a jednocześnie porządkuje jakoś jego portfel subskrypcyjny i wydatki. No właśnie, pani Danuto, agregacja to jest dobry kierunek? To jest kierunek, którym wszyscy będą podążali, czy niekoniecznie? Agregacja w rozumieniu bundle, tak? Tak. No tam pewno to jest kwestia dobrego zmapowania usług, a przede wszystkim wybadania potrzeb użytkowników i tego, jakie usługi są wobec siebie komplementarne i będą użytkownikowi służyć. Myślę, że to, co jest tutaj najbardziej istotne, a jeszcze nie wybrzmiało, jest trendem mniej sprzyjającym wydawcom newsowym, a bardziej dostarczycielom, producentom rozrywki. Jest po prostu rosnące zjawisko unikania newsów, tak zwany news avoidance, news fatigue,
Niekoniecznie oznacza to w taki oczywisty, prosty sposób unikania po prostu jakichkolwiek mediów. Chodzi o selektywne unikanie bardzo wielu tematów, na których media informacyjne tradycyjnie rosną. Bierze się to między innymi z tego, że 90% treści, które są produkowane i są to dane zbadane przez firmę SmartOcto i Dmitrija Szyszkina, z którym też mam przyjemność pracować, a który się zajmuje potrzebami użytkowników przez ostatnie 10 lat od czasu, kiedy opracował taki ciekawy, bardzo polecam, model potrzeb użytkownika w BBC. 90% treści to są treści, które odpowiadają na prostą potrzebę. Zupdate'uj mnie, gdzie w tym momencie użytkownik, który jest update'owany przez wszystkie apki, które ma na swoim telefonie i wszystkie media, które chcą walczyć o jego uwagę, po prostu nie potrzebuje tego aż tyle i wywołuje to skutek odwrotny od zamierzonego. W tym raporcie, o którym Patryk wspomniałeś wcześniej, który został wczoraj opublikowany, bardzo wyraźnie widać zmieniające się potrzeby użytkowników na globalnej północy w stronę większej potrzeby, właśnie mniejszej liczby, natomiast bardzo dobrze opracowanych treści, które tłumaczą zjawiska kosztem update'ów. A to na update'ach media informacyjne, w tym polskie media informacyjne, rosły przez ostatnie lata przede wszystkim ruchem z Google'a i to się wszystko po prostu za jakiś czas skończy. Tak, ja ci, Pawle, zaraz dam głos, tylko jeszcze chciałem Michała dopytać o bundle u was, Audioteka z pilotem WP, to jest dobry pomysł, żeby takie oferty tworzyć? Myślę, że nie ma takiej dogmatycznej prawdy co do tego, czy warto bundlować. Nam się ten pilot z Audioteką nie spiął dobrze. Zaprzestaliśmy pracę nad bundlowaniem w każdym razie na tę chwilę, ale widzimy takie usługi, o które zabiegamy i być może kiedyś do tej naszej rodziny dołączą, które naszym zdaniem by się dobrze w tym wkomponowały. Ale jak mówię, no, nam to, ten pilot jest głównie napędzany odbiorcą sportu, Audioteka jest odbiorcą kryminałów, fantasy i science fiction. No i tutaj ten overlap okazał się być nieistotny. Chyba mieliśmy kilka tysięcy osób, które było w obu subskrypcjach w taki sposób świadomy, ale to biznesowo przyzerowy impact miało. Z kolei premium się to doskonale sprawdza. No właśnie, u jednych różne są modele. Zbierzamy do końca, Pawle, właśnie. Skąd wiemy, a gdybyś mogła rozwinąć, przepraszam, skąd wiem, że tak z ciekawości zawodowej. Z nieprzerwanego wzrostu liczby subskrybentów w Ringer Access Springer przez ostatnie 12 miesięcy. Do jakiego poziomu? Nie mamy tu niestety przedstawiciela. Nie mogę tego powiedzieć. Nie. Jeżeli jest tu przedstawiciel, to który chyba byłby do tego uprawniony, to tak. Natomiast no, poprzez moją też współpracę z jednym ze współwłaścicieli RASP, z Ringerem, mogą państwo zaufać moim słowom. Czyli taki ogólny idzie dobrze. Tak, na pewno idzie. Mogę powiedzieć, że idzie lepiej niż przypuszczałam, będąc poza tą strukturą. Na pewno do tematu będziemy wracać jeszcze, Pawle. W takim razie subskrypcje są rozwiązaniem dla tego zalewającego nas potoku newsów. Tak, trochę właśnie nawiązanie do tego, co Donata powiedziała o tym, co jest w raporcie i co widać w tym trendzie omijania newsów przez ludzi, zwłaszcza w tej młodszej grupie wiekowej, ale nie tylko. Trochę jako przykład dam pracę z takim serwisem ze Śląska, Ślazak, który ma mało treści, ale dosyć wysokiej jakości i im cały czas ta oglądalność rośnie. Oni akurat subskrypcji nie mają, ale pracowaliśmy na przykład nad newsletterami. Prowadziliśmy newsletter w języku śląskim i natychmiast się ludzie zapisali. Chodzi o to, że w subskrypcjach nie ma takiej sytuacji, że idziemy do sklepu i po prostu bierzemy gotowy garnitur. Każdy musi sobie ten garnitur uszyć pod siebie i taka jest puenta. Ja myślę, że ta puenta jest idealną puentą też naszej dyskusji. To była debata subskrypcje, trend czy strategia. Bardzo państwu dziękuję za ciekawą dyskusję i mam nadzieję, że do tematu subskrypcji będziemy jeszcze wracać na kolejnych wydarzeniach. Dziękujemy.